Rok 2018 już dobiega końca. Już wkrótce o północy otworzymy szampana i puścimy fajerwerki. Chcielibyśmy podziękować wszystkim widzom oraz subskrybentom. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni za to, że jesteście z nami. Bardzo cieszymy się, że oglądaliście nas regularnie przez ostatnie miesiące. Nasz kanał jest nowy, ale bardzo staraliśmy się opowiadać o interesujących tematach. Między innymi zdążyliśmy opowiedzieć, czy uratuje Was skok w spadającej windzie. Dziękujemy za wszystkie komentarze i chcielibyśmy podkreślić najbardziej popularne z nich. Happy Man na pewno oglądał nasz film w spadającej windzie i postanowił dowiedzieć się, czy komuś jeszcze udało się obejrzeć nasz film w takiej samej sytuacji. Oczywiście, Benia, świetny pomysł na wyjście z tej sytuacji. Przy wejściu do windy od razu kładziemy się na podłogę. Adam Jarczyński zaproponował radykalny wariant, samobójstwo, przed wejściem do windy. I oczywiście ma rację, w takim razie winda nie dostanie fraga. Nasi widzowie, kanibale, dowiedzieli się, co się z nimi stanie, jeśli zjedzą ludzki mózg. Kitty Luczek jest bardzo smutna z powodu, iż pytając nas, co się stanie, jak zjemy ludzkie serce, nie otrzymała konkretnej odpowiedzi. Osobiście nie próbowaliśmy jeść, ale sądząc po ilości polubień, ten temat byłby dla wielu osób bardzo ciekawy. Rzeczywiście, Crazed Donut nie jest jedynym, kto uważa, że po jedzeniu czyjegoś mózgu dostaniesz jego mądrość i wiedzę. Lepszy kanał uważa, że zasługujemy na znacznie większą ilość subskrybentów. Powiedz naprawdę, zjadłeś już czyjś mózg? Dlatego jesteś taki mądry? Na pewno każdy z Was powinien wiedzieć, co się stanie, jeśli przestaniecie się myć. Cóż, jak słusznie zauważyła Mąka, menele wciąż żyją. To jest dobre, ale szkoda tylko, że żyją w tak okrutnych warunkach. Matty Hook, być może masz rację i ludzie w średniowieczu myli się maksymalnie raz na 2 tygodnie. Nie wiemy, jak to sprawdzić, ale dalej nie zapominajmy, że w tamtych czasach nie było tyle samochodów, fabryk, ludzie nie palili węglem w swoich domach i w sumie rytm życia nie był aż tak aktywny. Ale zawsze za uzasadnioną krytykę dziękujemy. Almondi YouTube zdradził nam sekret, że można się myć i raz w tygodniu, ale ma szczęście, ma basen w szkole. Jakby to nie brzmiało, kochamy i cenimy wszystkich z Was. Dopiero zaczynamy naszą drogę w badaniu, poznawaniu świata i wszechświata razem z Wami. Oczywiście nie jesteśmy idealni, wielu z Was zauważyło jakieś błędy lub nieścisłości. Ale w przyszłym roku postaramy się być jeszcze lepsi, rysować jeszcze fajniej, robić wszystko, co możemy, żebyście dalej mogli uczyć się czegoś nowego, ciekawego, po części nierealnego, w ten sam lekki i humorystyczny sposób. Życzymy Wam szczęśliwego nowego roku, abyście pozostali tak samo aktywni, energiczni i aby wszystkie Wasze smutki zostały w roku 2018. Do zobaczenia w nowym 2019 roku. Dajcie nam znać, jakie Wy macie postanowienia na nowy 2019 rok. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!